Witam serdecznie. Gościem serwisu Erawa jest Artur Piotrowski, wiceburmistrz miasta Rawa Mazowiecka. Dzień dobry. Dzień dobry. Znajdujemy się nie przypadkiem na ulicy Słowackiego w Rawie Mazowieckiej, bo tu planowany jest remont. Remont porządny. Kiedy się rozpocznie? To znajdujemy się nie przypadkiem akurat na ulicy Słowackiego, jedna z głównych ulic atrakcji turystycznych nad Zalewem. Remont, ponieważ ulica Słowackiego zasługiwała i czekała dość długo na ten remont. Remont rozpocznie się w związku ze specyfiką tego miejsca. Nie chcielibyśmy rozpoczynać w okresie wakacyjnym. Rozpoczniemy jesienią, wówczas kiedy ruch nad zalewem jest mniejszy, żeby jak najmniej utrudniać mieszkańcom poruszanie się. Jakie prace zostaną wykonane? Jest tu ogrom prac, które będzie prowadzone, ponieważ ulica Słowackiego będzie przebudowywana od podstaw. Zakres prac to jest od ulicy Katowickiej aż do przejścia wyniesionego na wysokości Rafnewiki, gdzie wybudowaliśmy kilka lat temu bezpieczne przejście. Do tego miejsca będzie przebudowywana ulica. Na tej ulicy znajdą się elementy bezpieczeństwa ruchu pieszych, czyli będą wyniesione przejścia dla pieszych. Będzie zwiększone 100% ilość miejsc do parkowania poprzez to, że poszerzymy ulicę Słowackiego i system parkowania się zmieni. Szacujemy, że 100% zwiększy się ilość miejsc parkingowych. Pojawią się nowe oświetlenie na odcinku, gdzie na ulicy Słowackiego nie było tego oświetlenia, czyli od skrzyżowania z ulicą Wyzwolenia do ulicy Katowickiej. Pojawi się chodnik przy tej ulicy. Wiemy, jakie natężenie ruchu pieszych jest w tym miejscu, dlatego ten chodnik będzie bezpieczny. Pojawią się nowe miejsca parkingowe właśnie również wzdłuż ulicy Słowackiego na tym odcinku od Wyzwolenia do Katowickiej. Prace te rozpoczną się jesienią od budowy kanalizacji deszczowej, przebudowy kanalizacji sanitarnej, a następnie rozpoczną się prace typowo drogowe. Jak długo będą trwały te zadania? Ponieważ chcemy, wchodzimy w rytm pracy w okresie jesiennym, chcielibyśmy zakończyć pracę i tak jest w specyfikacji do 24 czerwca 2024 roku, aby na rozpoczęcie sezonu nad zalewem już można było otworzyć nową drogę. Duża inwestycja wiąże się na pewno z dużymi kosztami. Na ile jest szacowany remont? Duża inwestycja, duże koszty. Szacujemy, że będzie to kwota około 5 milionów złotych. Dodatkowo mogę dodać, że ta inwestycja jest dofinansowana w kwocie 2 miliony 600 z Funduszu Dróg Lokalnych. Ponadto tu nad zalewem od jesieni rozpocznie się szereg prac związanych z układem drogowym. Oprócz tego złożyliśmy wnioski o dofinansowanie na remonty i nowe nakładki na ulicy Wyzwolenia, na ścieżkę pieszo-rowerową, która połączy zalew z ulicą Tomaszowską. Natomiast istotne jest tutaj w tej budowie ulicy Słowackiego, że chcemy poprawić bezpieczeństwo zarówno pieszych, jak kierujących uczestników drogi poprzez przebudowę skrzyżowania tak kolizyjnego,
jak ulica Wyzwolenia i Słowackiego dość często dochodziło tutaj do kolizji. Będzie na tym odcinku skrzyżowanie wyniesione w celu spowolnienia ruchu, bo wiemy, że jesteśmy w obszarze rekreacyjno-wypoczynkowym. Tutaj akurat jest duże natężenie pieszych, żeby ten ruch samochodów, prędkość dostosować akurat do terenu. Powiedział Pan o poprawie bezpieczeństwa, a co z utrudnieniami dla kierujących w okresie prowadzenia jazdy? Będziemy starali się robić pracę, wykonywać w taki sposób, aby to utrudnienie było jak najmniejsze. Rozpoczniemy etapowo, będziemy zamykać kolejne odcinki drogi, stosując odpowiednie objazdy. Nieprzypadkowo przyjęliśmy termin rozpoczęcia tych prac w okresie jesiennym, ponieważ w tym okresie to natężenie ruchu jest najmniejsze, bo gdybyśmy rozpoczęli pracę w okresie letnim, wiemy, jak wyglądają tereny wokół ośrodka sportu i rekreacji latem, szczególnie w soboty, w niedzielę jest tu bardzo duży ruch. Także będziemy starali się zminimalizować to utrudnienie. Wcześniej oczywiście będą informacje o stosownych utrudnieniach. Bardzo dziękuję za rozmowę. Przypominam, gościem serwisu RAWA był wiceburmistrz Rawy Mazowieckiej, pan Artur Piotrowski. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.